Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej, tak naprawdę oczywiście oprócz keynote'a, sesji technicznej, która w całości będzie poświęcona SQL Server Reporting Services, szczególnie tej najnowszej wersji, która pojawi się zgodnie z zapowiedziami już 1 czerwca. Sesję poprowadzę ja nazywam się Sławomir Drzymała, jestem ekspertem technicznym w firmie J-Commerce. Zajmuję się głównie technologiami firmy Microsoft, pracuję w dziale Business Intelligence, no i kreuję oraz tworzę rozwiązania właśnie BI-owe. Oprócz tego jestem współzałożycielem bloga www.sequality.net, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Znajdziecie tam zarówno posty, jak i wideo dotyczące SQL Server i nie tylko. Z tego miejsca chciałbym Was również zaprosić na hackathon poświęcony Business Intelligence. Tutaj wspólnie z Adrianem Wodkowskim, Marcinem Szeligą oraz Damianem Widerą organizujemy hackathon, który będzie tylko i wyłącznie poświęcony SQL Server 2016. Kilka ścieżek tematycznych, więc naprawdę zapraszam do Katowic już w październiku. Jeżeli ktoś chciałby zostać w kontakcie, przesłać uwagi, pytania, zapraszam do kontaktu czy to poprzez Twittera, czy też poprzez maila, który jest widoczny na ekranie. Jeżeli chodzi o promocję mojej osoby, to tyle. No i teraz przez te 50 kilka minut chciałbym popromować SQL Server 2016. A tak naprawdę nie tylko promować, ale pokazać i mam nadzieję, że te funkcjonalności same będą najlepszą promocją. Zanim zaczniemy, pytanie do Was. Kto z Was korzystał kiedykolwiek z Reporting Services? Ręka do góry. Świetnie. Tak więc ja nie będę się skupiał na tym, jak coś wykonać, no bo pewnie wiecie to doskonale. Natomiast pokażę Wam, co teraz będziemy mogli zrobić z nowym SQL Server Reporting Services 2016 oraz dlaczego powinniśmy go pokochać znowu w 2016 roku. Zanim jednak pokażę pierwszy slajd odnośnie SQL 2016, chciałbym wrócić do daty 2004. 2004 jest to data tak naprawdę, kiedy pierwszy raz pokazał się Reporting Services. Wtedy był to jeszcze dodatek do bazy danych SQL Server 2000. No i tak naprawdę chciałbym zacząć od tego, jak on wyglądał, co umożliwiał, abyśmy mieli świadomość tego, co stanie się w związku z premierą nowego SQL Servera. Tak więc pytanie jeszcze do sali. Kto z Was korzystał z pierwszej wersji Reporting Services? Super. To zobaczymy, w jaki sposób te wersje się zmieniały. Tak więc wracając do roku 2004, w taki sposób wyglądał pierwszy SQL Server Reporting Services. No i teraz przeklikajmy sobie najlepiej raport Wizarda. Tak więc na samym początku oczywiście tworzyliśmy źródło danych, mogliśmy się połączyć do naszej bazy danych, mogliśmy potem skorzystać z naszego utworzonego połączenia, byliśmy w stanie wpisać zapytanie, wybrać w jaki sposób te dane będą prezentowane, mogliśmy je co więcej ułożyć na raporcie, dodać czy będą widoczne pod sumy czy nie oraz określić wygląd, layout graficzny. To wszystko, no może jeżeli chcieliśmy opublikować nasz raport, musieliśmy podać adres serwera. To tyle. Raport został opublikowany na serwerze raportów. To jest przykład raportu, który mógł zostać wykonany w Reporting Services 2004, czy też Reporting SQL Server 2000 w pierwszej wersji Reporting Services. To jest inny przykład raportu. Jak widzimy, mogliśmy eksportować już pliki do CSV, do PDF-a. Mogliśmy również eksportować do Excela. To jest inny przykład. Wszystko wykonane w SQL 2000. To jest inny przykład raportu, trochę bardziej zaawansowanego. Mogliśmy również korzystać w tej wersji już z funkcji oraz pisać własny kod VBA. Ale nastał rok 2005, nowa wersja SQL, SQL Server 2005. Jak to wyglądało w SQL 2005? Pojawiło się kilka nowości. Między innymi wykorzystać nasze raporty w aplikacjach dotnetowych. Pojawiła się pierwsza integracja z SharePointem. Otrzymaliśmy m.in. konfigurację do naszego RS-a. Jak to wyglądało w roku 2005? No wyglądało całkiem podobnie. Trochę zmieniły się okienka, natomiast to jest chyba zasługa Windowsa. No i mogliśmy zdefiniować źródło danych,
określić, jak ten raport wygląda. Tutaj nie wszystkie kroki są, natomiast wynika to tylko i wyłącznie z tego, że tych screenów tutaj nie ma. Wyglądało to dokładnie tak samo i mogliśmy tak naprawdę produkować dokładnie takie same raporty. Tutaj widzicie przykłady takich, które zostały wykonane w 2005. Natomiast równie dobrze mogliśmy to praktycznie zrobić w wersji 2000. Tak wyglądał Content Manager, czy też Report Manager, na którym mogliśmy wrzucać raporty, oraz pierwsza wersja Report Buildera. Pojawił się rok 2008, nowa wersja SQL Servera, pojawiło się kilka ciekawostek, pojawiły się nowe obiekty. Co ciekawe, Microsoft usunął zależność pomiędzy Reporting Services a IIS-em, co było ogromnym krokiem. Pojawił się Report Builder 2.0. I tak wyglądały raporty, które znamy z poprzednich wersji. Kreator, jak widzimy, był dokładnie taki sam. No i te raporty również były bardzo podobne. Tutaj jest przykład eksportu do Worda. Jak widzimy, działało to już w wersji 2008. Nowa wersja Report Buildera, która wygląda dokładnie tak samo. W przypadku SQL-a 2008 R2, 2010 rok, znowu było kilka nowości, m.in. Report Parts. Pojawiły się współdzielone datasety, znowu pojawił się nowy Report Builder 3.0, pojawiły się m.in. Lookup Functions. Jak to wyglądało? No wyglądało to dokładnie tak samo, jak widzieliśmy na poprzednich slajdach. Ok, i to są przykłady raportów, które zostały wykonane. Tutaj warto wrócić, nie powiedziałem, natomiast pojawiła się mapa. Pytanie może do sali, kto z Was korzystał z Map Reporting Services? I jak to pracuje? Dobrze? Marnie. Ja myślę, że to jest subiektywna opinia. Okej, okay. Natomiast mapy rzeczywiście się pojawiły i mogliśmy z nich korzystać. 2012 rok, znowu kolejna wersja SQL Server, znowu Reporting Services ze zmianami. Tutaj Microsoft postawił głównie nacisk na SharePointa. I tutaj fajna sprawa, ponieważ pojawił się Data Alerts, co jest dość ciekawe. Natomiast tylko i wyłącznie dostępne w SharePoincie. Kolejna ważna rzecz, eksport do Excela zgodnego z 2007-2010. To nie jest taka mała zmiana, ponieważ mogliśmy eksportować większe raporty. Jak wyglądał w SQL 2000? No wyglądał dokładnie tak samo. Tutaj są przykłady. Tutaj ktoś trochę więcej czasu spędził nad raportem. Wygląda on naprawdę znakomicie. Natomiast rzeczywiście to wszystko jest możliwe od wersji tak naprawdę 2000. Tutaj mieliśmy przykład też Data Alerts, natomiast tak jak wspomniałem, był to tylko i wyłącznie w przypadku SharePointa. Pojawił się rok 2014 i znowu kolejna wersja SQL Servera, SQL Server 2014 właśnie. Co się zmieniło? Na stronie Microsoftu możemy znaleźć informację, że w przypadku Reporting Services nie było żadnych zmian. Być może jest to nieprawda, szukałem informacji, co się zmieniło, znalazłem, że zostało poprawione wsparcie, jeżeli chodzi o Google Chrome oraz Reporting Services. Jak to działa? Są różne opinie na ten temat, natomiast rzeczywiście coś w tym kierunku było zrobione. Jak wyglądał? Wyglądał tak samo, nic się nie zmieniło, więc tutaj już nie będziemy klikać przez niepotrzebne obrazki. Pytanie, co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że Reporting Services istnieje od 2004 roku. No i analizując to, co jest dobre, to, co jest złe, bazując na tych wszystkich wersjach, no to na pewno na plus można zaliczyć to, że jest to cały czas tak naprawdę jedno narzędzie, więc nie musimy uczyć się nowych rzeczy, nowych funkcjonalności. Wszystko jest takie samo, więc nie musimy tracić zbędnego czasu. Na pewno oznacza to, że jest przetestowane, że ma prawie wszystkie funkcjonalności, które chcielibyśmy, aby miało. I jest po prostu wydajne, sprawdzone, możemy z tego korzystać produkcyjnie. Jeżeli chodzi o wady, no to na pewno te raporty nie wyglądają w sposób nowoczesny, nie są interaktywne. Nie możemy ich z dumą prezentować i mówić, że to jest szczyt nowoczesnej techniki, jeżeli chodzi o poprzednie wersje SQL Server. No i tutaj spotykając się z klientami, czy też wśród deweloperskiej braci, no myślę, że to zaufanie do Reporting Services no po prostu gdzieś spadło. Przez to, że po prostu ten produkt był trochę mniej rozwiany w poprzednich wersjach. Natomiast nadchodzi rewolucja. Jest rok 2016. Jest nowa premiera SQL Servera już za tak naprawdę kilka dni. No i pytanie,
jak to wygląda w wersji 2016. I tutaj będzie pierwsze demo. Spróbujemy sobie zobaczyć, jak wygląda reporting services w wersji 2016 i skorzystamy dokładnie z tego samego wizarda. W tym celu otworzę Visual Studio i spróbujemy wykonać pierwszy raport w reporting services 2016. Nie będziemy otwierać, będziemy tworzyć. OK. Skorzystamy z wizarda i po prostu przeklikamy najprostszy raport. To okienko jest już być może znajome dla nas. To również, natomiast no rzeczywiście utworzymy połączenie. Wszystko znajduje się na localhoście. Tutaj ciekawostka, wraz z premierą SQL 2016 pojawiła się nowa wersja AdventureWorksa, więc dla wszystkich tych, którzy robią prezentację, jest to na pewno świetna wiadomość. OK, połączenie mamy. Ja wykorzystam Query Buildera i po prostu zaimportuję moje zapytanie. Tutaj nie musimy wnikać w szczegóły, co ono robi, ponieważ jest to jak najmniej istotne. Kolejne okienko, które tak naprawdę możemy kojarzyć z wcześniejszych wersji, to również możemy kojarzyć z wcześniejszych wersji, ale dajmy szansę. No i tak naprawdę to też już gdzieś widziałem. Możemy nadać nazwę i zakończyć pracę kreatora. Został wykonany pierwszy raport, który tak naprawdę może wyglądać dokładnie tak samo jak w przypadku każdej poprzedniej wersji. Wróćmy zatem do prezentacji. No więc na pierwszy rzut oka wygląda to dokładnie tak samo jak w każdej poprzedniej wersji SQL Servera. No i pytanie, czy to jest czas, żeby skończyć prezentację? No niekoniecznie. Bo tak naprawdę pojawiło się rzeczywiście wiele nowych funkcjonalności oraz wiele ciekawostek, które właśnie w tej części prezentacji chciałbym Wam pokazać. Pierwsza rzecz, to co nie było widoczne w kreatorze, to zupełnie nowe obiekty, zupełnie nowe raporty oraz wszystkie te elementy, które zostały wygładzone oraz przystosowane do roku tak naprawdę 2016. Zobaczmy kolejne demo. W tym celu nie będziemy tworzyć raportu, żeby nie tracić zbędnego czasu. Natomiast ja otworzę demo, które przygotowałem i zobaczymy, jaki raport jesteśmy w stanie przygotować w roku 2016. OK. Tak naprawdę jest jeden przykład. Ja tutaj zrobię trochę porządku, żeby było wszystko widoczne. No i widzimy przykłady, po pierwsze, obiektów, których nie było wcześniej, czyli mamy nowe typy raportów. Jak widzimy, wszystko zostało dostosowane oraz przeniesione, czy też zrobione na wzór Office'a. No i rzeczywiście ten raport, kiedy go włączymy, na pewno wygląda bardziej atrakcyjnie, aniżeli w wersjach poprzednich. Natomiast wiąże się to tylko i wyłącznie z pewnymi usprawnieniami. W każdym bądź razie super, na pewno już lepiej to wygląda. Tak więc pierwsza zmiana, o której chciałbym powiedzieć, no to właśnie taka nowa warstwa graficzna. Wszystko zostało dostosowane, wygładzone do współczesnych tak naprawdę trendów. Kolejna rzecz, która zapewne będzie najciekawsza dla Was, no to jeden z największych problemów, jeżeli chodzi o reporting services, kiedy klient pyta nas, czy możemy zmienić kolejność parametrów. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ tego nie byliśmy w stanie zrobić. Ewentualnie mogliśmy jeszcze raz usunąć parametry i dodać je ponownie, żeby tylko i wyłącznie zmienić ich kolejność. No i tutaj naprawdę spora zmiana, jeżeli chodzi o SQL Server 2016. Ponieważ kiedy wrócimy do naszego raportu, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie w dowolny sposób zmieniać układ naszych parametrów. Możemy wstawiać kolumnę, oddzielać, grupować te parametry. Wszystko działa całkiem sprawnie. No i rzeczywiście mamy wpływ na budowę naszych parametrów. Także tutaj świetna sprawa. Czekaliśmy na to naprawdę długo, natomiast w końcu się udało.
Tak, tak. Można więcej niż dwie kolumny, można więcej wierszy. Tak więc tutaj jest dość duża dowolność. Tutaj świetna, świetna robota. Ok, kolejna ważna zmiana to tak naprawdę web portal. Tutaj w roku 2000 bodajże oraz 2004 widzieliśmy, w jaki sposób wyglądało to wcześniej, w jaki sposób wyglądał Report Manager. Zobaczmy, czy cokolwiek zostało zmienione w roku 2016. W tym momencie ja otworzę przeglądarkę i tutaj mam załadowany jeszcze raz Reporting Services. Odświeżę, żeby nie było, że to screen. I rzeczywiście, uprzedzając pytania, tak, to jest cały czas Reporting Services, natomiast w zupełnie odświeżonej wersji, w formie, która no, rzeczywiście może być już atrakcyjna wizualnie. Tak więc w poszczególnych elementach jeszcze powiemy, natomiast jak już widzimy, naprawdę spora zmiana, jeżeli chodzi o przeglądanie oraz wybieranie tych raportów. Kolejna sprawa, ważna, nieważna, natomiast na pewno znajdzie swoich zwolenników, to jest eksport raportu do PowerPointa oraz to, w jaki sposób został on obsłużony. W tym celu ja wybiorę poprzedni raport, który już widzieliśmy na poprzednich slajdach. Ok. Powinien w końcu się pojawić. Ok, mamy. Za chwilę będziemy mieć. Ok. No jak widzimy, raport rzeczywiście wygląda dużo, dużo ciekawiej. Tutaj oczywiście trochę rozdzielczość płata figla, natomiast rzeczywiście na desktopie będzie wyglądał całkiem, całkiem przyjemnie. I teraz tak. Jeżeli chodzi o eksport do plików, no to tutaj sytuacja jest bardzo podobna, natomiast rzeczywiście jest nowy przycisk, czyli PowerPoint, gdzie możemy wygenerować nasz raport, otworzyć go w PowerPoincie i to, co jest ważne i ciekawe, to to, że tak naprawdę każdy z tych elementów jesteśmy w stanie dla tej warstwy prezentacyjnej jeszcze dopracować, ewentualnie gdzieś poprzenosić, powiększyć, dodać pewne slajdy i mamy tak naprawdę przygotowany raport dla menadżerów, dla biznesu. Więc to jest naprawdę ciekawa funkcjonalność i zostało to całkiem, całkiem rozsądnie obsłużone. Tak? Tak, też po rozdzielczości. Te raporty nie można zrobić jako responsywne. To znaczy responsywne nie. Tutaj jeżeli mowa tak naprawdę o responsywność, największe znaczenie będzie miała w przypadku aplikacji mobilnych, to tutaj będziemy mieć dedykowane rozwiązania. Tutaj nie chcę wybiegać też w dalszą część sesji. Natomiast tutaj jeżeli chcemy przeglądać na aplikacjach mobilnych, no nie będzie to sam czysty RS w takiej postaci, jak tu widzimy. Natomiast o tym jeszcze jedno zdanie będzie trochę później. Ok, tak więc to był eksport do PowerPointa. Rzecz może nie najważniejsza, ale czasem pewnie przydatna. Kolejna ciekawa informacja to jest możliwość tworzenia tak naprawdę linked reports. W tym momencie, jeżeli chcieliśmy mieć tak naprawdę taki sam raport, tylko na przykład skonfigurowany dla dwóch różnych parametrów, musieliśmy zrobić Ctrl-C, Ctrl-V i tak naprawdę trzymać dwie osobne kopie. W tym momencie możemy skorzystać z czegoś, co nazywa się właśnie Linked Server i wchodząc w edycję poszczególnego raportu, jesteśmy w stanie utworzyć coś takiego jak właśnie Linked Reports. W tym momencie utworzę tak naprawdę kopię, natomiast to, co jest ciekawe, ta kopia jest zupełnie, można powiedzieć, niezależna. Czyli w tym momencie mógłbym określić zupełnie inny parametr. Tak więc jeżeli mielibyśmy na przykład 5 raportów dla obszarów sprzedaży, możemy przygotować od razu oraz pokonfigurować nasze raporty dla poszczególnych oddziałów. To, co jest ważne i to, co jest dobrą informacją, to to, że kiedy zrobimy zmianę w naszym raporcie bazowym oraz opublikujemy zmiany, to tak naprawdę każdy z tych raportów będzie miał już tą zmianę zaszytą. Tak więc nie będziemy musieli usuwać znowu 4-5 elementów, wgrywać nowy raport i znowu robić to samo. To wszystko będzie już działało z tak zwanego pudełka. I to wydaje mi się, że jest świetną wiadomością. Kolejna rzecz, proszę.
Jeszcze raz? To się różni od wersji 2005. To znaczy, w 2005 nie było de facto czegoś takiego jak Linkers było. No to tutaj chyba, nie wiem, w każdym razie jest to promowane, jeżeli jako nowość, nie wiem, być może nie działało, natomiast tutaj Microsoft się tym szczyci. Takie jest stanowisko. Natomiast dziękuję za poprawę. Okej, okay. Jeżeli chodzi o KPI, to tutaj już mam nadzieję, że nie było KPI w wersji 2005. Zostały one wprowadzone właśnie w 2016. No i tutaj znowu dość dobra zmiana, ponieważ rzeczywiście możemy produkować oraz prezentować KPI z prawdziwego zdarzenia w Reporting Services. To, co jest ważne, no to wyglądają one w dość ciekawy sposób. I tak naprawdę ich produkcja, czyli kreowanie, jest bardzo proste. Ważna informacja jest taka, że możemy zarówno ustawiać te wartości z palca, czyli możemy wpisać, że goal dla naszych handlowców zawsze to jest 100 tysięcy, natomiast równie dobrze możemy skorzystać z źródła danych i w tym momencie wybrać nasze współdzielone źródło danych, określić, w jaki sposób oraz jaka dana ma być wybrana do naszego KPI-a. Te KPI też będą się odświeżać, więc to jest naprawdę ciekawa sprawa. Co więcej, możemy zaprojektować raport w ten sposób, żeby ustawić tak naprawdę zupełnie inny raport, gdzie po kliknięciu w dany KPI zostaniemy przeniesieni od ogółu do szczegółu. Co ciekawe, możemy tutaj z kreatora wybrać adres raportu mobilnego, o którym sobie powiemy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy osadzić raport w RS-ie, no tutaj tego kreatora zabrakło, natomiast możemy oczywiście wkleić adres i zostaniemy przeniesieni do odpowiedniego raportu. Tak? Jeśli chodzi o KPI, czy można się podłączać do KPI zdefiniowanych w kostkach danych w analizie services? Obawiam się, że nie, bo tak naprawdę mamy dwa tryby wyboru, czyli mamy z palucha wpisanie wartości, ewentualnie tylko i wyłącznie wybór źródła danych, którego możemy zdefiniować. Więc jeżeli byśmy się podłączyli oraz pobrali dane dotyczące KPI-a, to ok, natomiast nie jest to w jakiś sposób jakby zaimplementowane z pudełka. Nie możemy po prostu wskazać KPI-a i pokaże go nam na raporcie. W ten sposób nie zadziała. Ok, tak więc mamy KPI-e, no i mamy w końcu dość dużą zmianę, czyli aplikacje mobilne oraz to pytanie, na które padło trochę wcześniej. Tutaj niektórzy z Was mogą kojarzyć, że Microsoft swego czasu zaczął współpracę z DataZenem. Przez pewien okres czasu DataZen był dostępny dla użytkowników enterprise'owych, którzy mieli wykupiony software Assurance. I wtedy można było tak naprawdę za darmo korzystać z DataZena. W tym momencie, w 2016, cały DataZen został tak naprawdę zaimportowany oraz jest integralną częścią SQL Server Reporting Services. No i w tym miejscu możemy tworzyć raporty mobilne, które rzeczywiście wyglądają w sposób no już najbardziej przypominające współczesne raporty, które są w pełni klikalne, w pełni dynamiczne i rzeczywiście prezentują się całkiem przyjemnie. No i tutaj oczywiście taka uwaga, że no, mimo że są to raporty mobilne i przeznaczone na urządzenia mobilne, no to cały czas możemy z nich korzystać przez web portal, więc no, nie ma wymogu, że musimy się łączyć z poziomu aplikacji mobilnej. Jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ jest osobna sesja. Natomiast tak naprawdę wszystko zostało zintegrowane. Jeżeli odpalimy narzędzie do kreowania raportów, to zobaczymy starego DataZena, który teraz nazywa się Report SQL Server Mobile Report Publisher. Natomiast tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie DataZen. Jedyna ciekawostka, którą teraz powiem, a pewnie wyjaśni kolega w innej sesji, to, że tak naprawdę nie musimy na początku konfigurować źródła danych. Jeżeli chcemy zrobić na przykład prezentację, jeżeli chcemy pokazać coś klientowi, to tak naprawdę zaszyty tam jest już w środku pewien zbiór danych i wystarczy, że po prostu przeciągniemy nasze elementy na raport.
I kiedy odpalimy ten raport, no to tak naprawdę mamy już gotową, w pełni działającą aplikację. Więc w przypadku prezentacji dla klienta oraz ewentualnie projektowania graficznej wersji raportu, no sytuacja na pewno będzie bardzo użyteczna. Takie pytanie, czy jest możliwość ustawienia tego programu dynamicznie świeżego? Tak, jeżeli chodzi o DataZena, to tutaj możemy na poziomie definiowania źródła danych określić parametry, jeżeli chodzi o to źródło danych. I rzeczywiście będziemy mieć taką funkcjonalność. Natomiast tutaj nie chciałbym opowiadać, bo jest dedykowana sesja, więc na pewno kolega wtedy opowie o tym dość dokładnie. Tak więc mamy aplikacje mobilne oraz zarządzanie po stronie telefonów komórkowych, tabletów itd., itd. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć i przedstawić Wam, to są pewne funkcjonalności, które być może będą jeszcze bardziej użyteczne nie tyle nam, co użytkownikom oraz klientom końcowym. Pierwsza z nich to zakładka ulubione, gdzie tak naprawdę każdy element, raport, KPI, cokolwiek możemy przypiąć i mieć na naszym głównym ekranie. No, sytuacja jest bardzo potrzebna w sytuacji, kiedy mamy ogromną firmę, mamy wiele raportów, wiele KPI-ów. Przeglądanie tego głównego ekranu no, zwykle jest po prostu uciążliwe. Musimy przekopywać się przez tonę materiałów. W tym momencie możemy sobie to przypiąć. Co więcej, jest zorganizowany textbox, gdzie możemy wpisać, czego szukamy i rzeczywiście każdy ten element nam zwróci. No i co więcej, jest również możliwość przypięcia dodatkowych plików do portalu Reporting Services. Tak więc pierwsza funkcjonalność to jest zakładka ulubione. No i tak naprawdę dowolny raport, dowolny element, który tutaj widzimy, jesteśmy w stanie po prostu przypiąć do naszych ulubionych i w tym momencie będzie on widoczny. Więc jeżeli korzystamy najczęściej z pewnych raportów, no to rzeczywiście będzie to dla nas mega, mega użyteczne. Jeżeli czegoś nie przypięliśmy, natomiast szukalibyśmy konkretnego raportu, no w tym momencie tego nie ma. Musielibyśmy szukać po prostu po folderach i porządnie zdefiniować nazwy tych folderów. W tym momencie jesteśmy w stanie wpisać nazwę obiektu, raportu czy też źródła danych, no i rzeczywiście zostaną nam zwrócone tylko i wyłącznie te elementy, które w tej nazwie mają konkretną wartość. Więc dla ogromnych projektów, gdzie tych raportów rzeczywiście jest kilkadziesiąt, kilkaset, no na pewno będzie to bardzo użyteczne. Ostatnia rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem, to możliwość przypinania dodatkowych elementów, jeżeli chodzi o web portal. W tym momencie jesteśmy w stanie wrzucić na web portal tak naprawdę dowolny plik. Microsoft domyślnie wspiera dwa rodzaje plików, jest to Power BI Desktop oraz Excel. Tak więc możemy wybrać raport Power BI-a, wrzucić go, zaploadować na web portal i w sytuacji, kiedy klikniemy, zadziała mechanizm, otworzy nam się automatycznie Power BI Desktop, no i tak naprawdę zostaniemy przeniesieni na nasz raport właśnie w Power BI. Od razu może się pojawić pytanie, czy ten raport Power BI będzie odświeżany na portalu z Reporting Services. Odpowiedź brzmi oczywiście nie, do tego jest powerbi.com. Natomiast w sytuacji, kiedy nie możemy skorzystać z powerbi.com, no to tutaj rzeczywiście możemy osadzić te raporty i mieć takie repozytorium. Czyli zawsze jest to jakieś rozwiązanie, które pewnie będzie wykorzystywane. Podobnie sprawa wygląda z raportami Excela. Możemy je wrzucić, one będą w osobnych zakładkach. Mamy pytanie. Czy możemy wyciągnąć jakieś globalne parametry, nie wiem, na przykład waluta, czas do tego portalu, czyli żeby użytkownik miał możliwość zadania globalnego parametru do wszystkich raportów na swoim dashboardzie? Obawiam się, że nie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast obawiam się, że gdyby taka możliwość była, to byłaby też przynajmniej w wąskim stopniu opisana. Ja przeglądając naprawdę tonę materiałów, no nie znalazłem takiej informacji. Więc nie jesteśmy w stanie. Czy te raporty Power BI-owe i Excelowe są osadzane fizycznie jako plik? Czy na przykład, nie wiem, jest szansa podlinkowania pliku, nie wiem, z OneDrive'a biznesowego, czy tego typu źródła? To znaczy, to jest fizycznie po prostu wrzucone. Z tego co wiem, to tak. I tutaj nie możemy jakby bezpośrednio. Natomiast no zawsze coś, zawsze jest to jakieś rozwiązanie. No i co więcej, tak naprawdę nie ma żadnego filtra, że możemy tylko i wyłącznie wrzucić Excela czy też Power BI-a.
Możemy wrzucić dowolny plik, więc możemy wrzucić zipa, możemy wrzucić PDF-a z opisem naszych raportów, czy też możemy wrzucić każdy dowolny plik, włącznie ze zdjęciami, cokolwiek będziemy potrzebować. Dlatego znowu czasami spotkałem się, że do współdzielenia takich plików był wykorzystywany SharePoint. W tym momencie takie raporty w Excelu czy też Power BI desktopu tylko i wyłącznie do umieszczania danych czy też plików możemy wykorzystać właśnie ten portal. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to integracja pomiędzy Reporting Services a Power BI-em. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę dowolny raport, który został przygotowany w Reporting Services, natomiast tylko i wyłącznie w Reporting Services, nie w przypadku aplikacji mobilnych i tych raportów, powiedzmy, datazenowych, możemy osadzić na naszej platformie powerbi.com. Tutaj doszedł rzeczywiście dodatkowy przycisk, gdzie możemy wybrać tak naprawdę dowolny element oraz umieścić go w Power BI. Tutaj nie możemy umieszczać całych tabel z danymi, nie możemy umieszczać tekstów, natomiast możemy wybrać na przykład raport, a następnie umieścić go w dowolnej grupie, w dowolnym środowisku, w dowolnym workspace na Power BI. I tak naprawdę to, co się stanie, to zostanie on umieszczony na OK, SSR Group. I tak naprawdę zostanie umieszczone zdjęcie, które będzie żyło, czyli my nie możemy jakby tutaj przeglądać i analizować, ponieważ jest to tylko i wyłącznie klikalne, natomiast to zdjęcie będzie się odświeżać, więc jeżeli to się zmieni, no to rzeczywiście zobaczymy zmianę na naszym raporcie. Jesteśmy w stanie określić odświeżanie tego raportu co do godziny, więc kolejna ciekawa funkcjonalność, no i oczywiście możemy kliknąć i zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do Reporting Services. Więc jeżeli któryś z naszych klientów będzie miał obie usługi, no to rzeczywiście możemy to w jakiś sposób rozsądnie połączyć. Kolejna rzecz dotyczy tak naprawdę trochę większych rozwiązań. Jeżeli nasz portal mimo wszystkich zmian cały czas będzie dla nas mało atrakcyjny, to tak naprawdę możemy całkowicie zmienić jego wygląd, tym bardziej jeżeli znamy CSS-a, ponieważ za pomocą CSS-a i kilku linijek jesteśmy w stanie przygotować paczkę, która tak naprawdę cały wygląd będzie dla nas zmieniała. Ja mam przykład, który pozwoli Wam pokazać, na czym to polega. Tak naprawdę jest dodatkowy jeden przycisk, gdzie możemy wrzucić paczkę ze specjalnie przygotowanymi plikami. To jest spakowane i w taki sposób powinniśmy to uploadować. Za chwilę możemy zobaczyć, co znajduje się w środku. Natomiast za pomocą rzeczywiście dwóch kliknięć jesteśmy w stanie zuploadować i cały wygląd raportu się zmieni. Klasy CSS-a używane przez HTML raportu są jakoś Ja za moment pokażę plik, w jaki sposób to wygląda. Ja specjalistą od CSS-a, broń Boże, nie jestem, więc nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast za chwilę pokażę plik, w jaki sposób to wygląda, więc pewnie to też wyjaśni kilka kwestii. Oczywiście tu zbyt wiele się nie zmieniło, natomiast w innym przykładzie jesteśmy w stanie rzeczywiście wprowadzić dowolne zmiany i ten web portal będzie wyglądał zupełnie inaczej. Tak więc tutaj dla większych projektów, gdzie będziemy chcieli rzeczywiście zmienić wygląd z tego projektu, jesteśmy w stanie to zmienić. Ja w tym momencie usunę i przywrócę do domyślnych ustawień. Natomiast wracając trochę do pytania o to, czy jest to udokumentowane i jak to wygląda, to ja po prostu otworzę plik. W takim zipie znajdują się tak naprawdę trzy pliki. Pierwszy z nich to jest metadata. Tam znajduje się tak naprawdę adres do loga oraz adres do naszego CSS-a. Znajduje się logo
oraz znajduje się plik właśnie z CSS-em. I mniej więcej w taki sposób wygląda ten kod, który widzieliśmy przed momentem, który sprawił, że nasz raport wyglądał jak raport serwer przygotowany dla Xboxa. Czy można podmienić inne grafiki niż logo? Obawiam się, że nie. Nie sprawdzałem, nie klikałem tego, natomiast obawiam się, że nie. Tutaj kwestia próby. Ok. Tak więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze bardziej dostosować oraz zmienić ten wygląd, jest taka możliwość. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, jeżeli chodzi o Reporting Services 2016, to osadzanie raportów. Czyli jest tutaj jakiś programista, ewentualnie ktoś, gdzie w projekcie były osadzone raporty w dodatkowej aplikacji. Ktoś klika głową, tak, jest też kilka rąk. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o Reporting Services 2016, tutaj również jest zmiana. Ja pozwolę sobie uruchomić dość prostą aplikację napisaną w WPF-ie, gdzie zobaczymy, jak to wygląda. W tym momencie na naszej aplikacji jest tylko i wyłącznie web browser, no i istnieje kilka przycisków, które pozwalają zaprezentować raport. No i tak w pierwszym przycisku jest po prostu adres wpisany URL do Reporting Services. Oczywiście ci z Was, którzy korzystali oraz osadzali raporty, wiedzą, że możemy wpływać poprzez zmianę URL-a oraz między innymi usunąć widok z panelem, z parametrami itd., itd. W tym momencie doszedł nowy parametr do URL-a zaproponowany przez Microsoft. Widoczny jest on tutaj w prawym górnym rogu, czyli RS embed równy true, i kiedy użyjemy go w naszym kodzie, no to tak naprawdę ten raport z automatu będzie miał ukryty zarówno nagłówek, jak i parametry, i nie będziemy musieli tego robić osobno. To, co jest fajne i na pewno spotka się z dość chyba pozytywnymi opiniami, to, że możemy osadzać również raporty mobilne. I tutaj znowu sytuacja jest taka sama, że możemy podać po prostu URL-a do naszego mobilnego raportu. On oczywiście cały czas działa, jest klikalny, przewijalny itd., itd. Natomiast znowu możemy użyć naszego dodatkowego parametru RS embed równa się true. No i rzeczywiście ten raport serwer zniknie i będziemy widzieli tylko i wyłącznie raport, który został przygotowany. Więc myślę, że to jest całkiem fajna opcja. Czy tak samo będzie działał raport wykorzystując web serwis? To znaczy raport, który bazuje na web serwisie, czy nie rozumiem? To znaczy, raport na menadżerze raportów osadzony i z aplikacji wywoływany przez web serwis. Zakładam, że tak. Tutaj nie powinno być tutaj różnicy. Natomiast sam jeszcze tego nie testowałem. Ok, tak więc jak widzimy, jeżeli sięgniemy pamięcią trochę wstecz, no to widzimy, że w roku 2014 niewiele się zmieniło, natomiast w 2016 rzeczywiście doszło kilka nowości. Niektóre z nich są rzeczywiście dość przełomowe, jak między innymi web portal, jak między innymi nowe raporty, nowe typy wykresów oraz w ogóle integracja z aplikacjami mobilnymi. Tak więc tak wyglądało to jeszcze w roku 2014, no a tak wygląda w roku 2016. Więc tutaj widzimy, że świetna robota. Jeżeli chodzi o RS-a, warto również jeszcze spojrzeć na tę grafikę, która prezentuje tak naprawdę mapę całego produktu. No i tutaj mamy tak naprawdę podział na dwa elementy: aplikacje i raporty mobilne oraz raporty bardziej w formie dokumentów statyczne, przygotowane po prostu w Reporting Services. Jeżeli chodzi o raporty mobilne, korzystamy z Mobile Report Publishera, który kiedyś był DataZenem. Jeżeli chodzi o raporty, cały czas mamy Report Buildera, cały czas mamy Data Toolsy, gdzie możemy projektować nasze
raporty. No i tutaj nic się nie zmieniło, mamy cały czas możliwość utworzenia instancji Reporting Services w trybie współpracy z SharePointem, mamy tryb natywny. Jeżeli wybierzemy współpracę z SharePointem, no to możemy przeglądać raporty w SharePointie. Jeżeli mamy tryb natywny, no to my jesteśmy w stanie połączyć się z aplikacjami przez aplikacje mobilne, przez dedykowane aplikacje do raportów mobilnych. Możemy też użyć web portalu. Natomiast oczywiście dochodzą inne metody, czyli dochodzi Power BI, gdzie możemy przypinać te raporty. Istnieje również możliwość osadzenia tych raportów w aplikacjach dedykowanych oraz istnieje również integracja z Excelem. Mam nadzieję, że to pokażemy jeszcze za kilka chwil. Tak więc to jest mapa Reporting Services, która w tym momencie opisuje oraz pokazuje cały produkt. Natomiast jeszcze może dwa słowa o mapie całego raportowania Microsoftu. Tutaj jest na dzień dzisiejszy oficjalne stanowisko, że w taki sposób powinien oficjalnie wyglądać podział, czyli do raportów, które prezentują dokumenty, statyczne raporty, korzystamy z Reporting Services, do raportów interaktywnych korzystamy z powerbi.com oraz Power BI Desktop. Jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, to DataZen, czyli Reporting Services. Tutaj Microsoft, wiadomo, że w powerbi.com również są aplikacje i również możemy korzystać na aplikacjach mobilnych. Natomiast tutaj Microsoft jakby jako pierwsze źródło dostępu daje Reporting Services. No i jeszcze są użytkownicy końcowi, którzy potrzebują dostępu do trochę bardziej zaawansowanej analityki, tutaj cały czas Microsoft Excel. No i wymiar chmurowy, powerbi.com działa w chmurze, natomiast Reporting Services Excel oczywiście natywnie. No i tutaj ważna informacja, oczywiście żadne z tych narzędzi to nie są substytuty, natomiast no wydaje mi się, że na pewno prościej upodobnić Reporting Services i Excela do Power BI-a i zapewnić tutaj większość tych możliwości, które są dostępne, aniżeli tylko i wyłącznie zastąpić całe raportowanie z wykorzystaniem powerbi.com. Tak więc jak widzimy, podziało się całkiem sporo, mamy wiele nowości, no i na pewno świadczy to o tym, że możemy znowu pokochać Reporting Services, który będzie dostępny w 2016 roku. Natomiast tak naprawdę istnieje według mnie jeszcze jeden ważny powód, dlaczego powinniśmy go znowu pokochać, znowu się nim zainteresować, a mianowicie to, że istnieje on od roku 2004. Tak naprawdę większość problemów, które mogły się pojawić, już zostały opisane. Jest mnóstwo blogów, które prezentują rozwiązania przeróżnych problemów. No i tak naprawdę sytuacja, w której teraz jesteśmy, powinna nas jeszcze raz zmusić do refleksji. No i jeszcze raz powinniśmy się również zastanowić nad tym, co było możliwe w poprzednich wersjach. Tak więc w tym momencie jeszcze 5 bardzo krótkich rad, jeżeli chodzi o Reporting Services, które z mojej perspektywy, patrząc na różne rozwiązania, z którymi się dotykałem i z którymi miałem przyjemność pracować, po prostu były niewykorzystywane i nie wszyscy o nich wiedzą. Zacznijmy od najprostszej metody, najprostszy przykład, czyli używanie wszelkiego rodzaju placeholderów oraz tagów HTML-owych. W przypadku tego drugiego być może rzadziej, natomiast placeholdery, które używamy w textboxie, jak najbardziej mogą być przydatne. Jeżeli chodzi o demo do tej części, to teraz nie wszystko będę pokazywał, natomiast wszystko będzie dostępne, więc będzie można sobie to potem w materiałach przeklikać. Kolejna rzecz, o której nie każdy wie, natomiast jest mega przydatna, to mapy dokumentów, gdzie jesteśmy w stanie wygenerować duży raport z podziałem na sekcje dla użytkowników końcowych. I przykładem takiego raportu będzie na przykład katalog produktów, który możemy wygenerować z Reporting Services. Tak więc bazując na AdventureWorksie mamy przykład, gdzie mamy wszystkie produkty wypisane z cenami i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, jeżeli wyeksportujemy go do PDF-a,
to w sposób automatyczny PDF również będzie sobie zdawał sprawę z tego, że tam te zakładki istnieją i będziemy mogli przeglądać nasz raport w zupełnie wygodny sposób. Tak więc jeżeli chodzi o dokument Maps, na pewno polecam, jeżeli ktoś generuje tego typu raporty, mega użyteczna sprawa. Kolejny przykład to jest integracja z Full Text Searchem. Tak naprawdę z wykorzystaniem Reporting Services możemy osiągnąć to, co teraz jest dostępne w Q&A i mogliśmy to zrobić już dużo, dużo wcześniej, tak naprawdę zanim to zostało tam opublikowane. Tutaj sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy, że włączymy Full Text Search na naszej tabeli na przykład produktów i wtedy, kiedy będziemy próbować przeglądać nasze dane, na przykład wyszukiwać ogromną bazę produktów, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie wpisać nasz produkt, on sobie automatycznie zrobi, no i możemy korzystać z funkcji, które są dostępne w Full Text Searchu, czyli możemy sobie wpisać na przykład road and gloves i w tym momencie raport zostanie przefiltrowany. Oczywiście, jeżeli podamy prawidłowy parametr. Okay. Okay. Nie zawsze. Znaczy OR teoretycznie zadziała, natomiast dostaniemy taką samą zwrotkę. Okej, okay, no to do przeklikania samodzielnie w domu, natomiast rzeczywiście jesteśmy w stanie wykorzystać funkcjonalności Full Text Searcha i możemy korzystać z takich operatorów jak OR, AND i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przy trochę większej ilości czasu moglibyśmy to z tego ENDA zlikwidować, zastąpić to przecinkami i następnie w taki sposób wysłać zapytanie do bazy danych. Natomiast przy ogromnych tabelach, na przykład produktów, no rzeczywiście ma to sens i może być wykorzystywane. Jeżeli chodzi o kolejny element, który nie każdy z nas korzysta, a tak naprawdę istnieje już od dawna, to Data Driven Subscription. Jeżeli chodzi o zwykłe subskrypcje, no to zwykle one są generowane i tak naprawdę każdy z nas z nich korzysta. Natomiast istnieje również coś takiego jak Data Driven Subscriptions. I w przykładzie możemy posłużyć się między innymi raportem, który został przygotowany dla na przykład różnych handlowców i chcielibyśmy, aby każdy z naszych handlowców dostał raport pofiltrowany po odpowiednich parametrach, odpowiednio spersonalizowany i po prostu powinien zostać wysłany na maila. No i tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie w prosty sposób skorzystać właśnie z Data Driven Subscription, gdzie możemy przygotować zbiór danych, który będzie sterował naszą wysyłką, czyli jesteśmy w stanie na przykład w przypadku wysyłki na maila dla osobnych handlowców wybrać odpowiednie grupy maila, możemy poinformować zupełnie inne osoby, ustawić parametry i następnie po prostu sparametryzować naszą wysyłkę. I w tym momencie jesteśmy w stanie tak naprawdę spersonalizować nasz raport i on automatycznie zostanie wysłany. No i tutaj zauważyłem, że niewiele osób z tego korzysta, natomiast jest to dość ciekawa opcja. Kolejna rzecz, o której mało osób wydaje mi się, że wie, to jest baza report serwera, gdzie tak naprawdę również istnieje wiele ciekawych informacji. Między innymi istnieje log, który mówi nam, jakie raporty właśnie zostały wygenerowane poprzez subskrypcję oraz co tam się stało. Ja z tego widoku, który jest dostępny w raport serwerze, przygotowałem prosty raport i w tym momencie możemy wybrać sobie raport, też subskrypcję, która istnieje na naszym report serwerze. No i tutaj rzeczywiście widzimy, kto, kiedy, do kogo wysłał maila z naszą subskrypcją. Jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie były parametry przekazane do tego, do tej subskrypcji oraz nawet dowiedzieć się, ile rekordów zostało wysłane do
użytkownika końcowego. Ostatnia rzecz, którą chciałbym pokazać w takich prostych trikach i też poradach, to pobieranie danych z RS-a bezpośrednio w Power Pivocie. To jest znowu ciekawa funkcjonalność dla kogoś, kto korzysta, który ma świadomość, że Power Pivot istnieje i zdaje sobie sprawę z jego możliwości. Tak naprawdę jesteśmy w stanie w prosty sposób właśnie z Power Pivota połączyć się właśnie do Reporting Services. W tym momencie wystarczy, że wybierzemy sobie import danych z raportu. Określimy, gdzie on się znajduje. OK. W tym momencie możemy wybrać raport, z którego chcielibyśmy pobrać dane. Ja przygotowałem oczywiście prosty, natomiast on znajdzie nam wszystkie tak naprawdę obiekty, bo mamy i tabelę, i mamy wykres. No i w tym momencie możemy korzystać w Power Pivocie z danych z raportu. Tak więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać z raportu, który jest w RS-ie, natomiast potrzebowałby innych danych, które w jakiś sposób będą łatwiejsze do pobrania właśnie z wykorzystaniem narzędzi Power BI-owych w Excelu, no to istnieje taka możliwość i całkiem dobrze to działa. A co, jeżeli ten raport jest parametryzowany? Jeżeli ten raport jest parametryzowany, to tak naprawdę zostanie pobrana wersja, która jest z domyślnymi parametrami. Jeżeli nie ma domyślnych, nie wiem, chyba nie zadziała. Zawsze gdzieś tam były domyślne. Ok, tak więc wydaje mi się, że nie zawsze świadomość tego produktu i tego, co było dostępne już od dłuższego czasu, jest na najwyższym poziomie. Często spotykam się, że rzeczywiście nie wszystkie funkcjonalności są używane. Tak więc znowu, jako że wchodzi nowa wersja, polecałbym zaglądnięcie między innymi na blogi, które są wypisane tutaj, gdzie znajduje się mnóstwo informacji, w jaki sposób sprawić, aby ten Reporting Services sprawił nam jeszcze więcej przyjemności. Jeżeli chodzi o podsumowanie, bo właśnie nadszedł na niego czas, no to tak jak sobie zdefiniowaliśmy takie wady i zalety tego, co się działo wokół Reporting Services, no to zestawiając to z sytuacją obecną, no wydaje mi się, że to, co działało na plus, cały czas działa na plus, no bo de facto mamy to samo narzędzie, natomiast zdecydowanie bardziej poprawione. Natomiast wydaje mi się, że te wady, o których mówiliśmy, zostały po prostu poprawione, no bo mamy interaktywne raporty, będą one działały zarówno na aplikacjach mobilnych, jak i w sytuacji, kiedy korzystamy po prostu z web portalu. No i na pewno nie możemy zarzucić, że źle wyglądają. Tutaj rzeczywiście wygląda to jak na rok 2016. Ostatnia rzecz, która została, no to spadek zaufania zarówno biznesu, jak i deweloperów. Natomiast no, on zależy po pierwsze od tej sesji oraz tego, czy spodobają Wam się funkcjonalności Reporting Services w wersji 2016. No i zależy oczywiście od Was, bo Wy jako deweloperzy, ewentualnie Wy jako biznes będziecie korzystać z tego Reporting Services 2016, będziecie o nim opowiadać, proponować klientom, więc tak naprawdę od Was zależy też, czy to zaufanie poprawi się, czy niekoniecznie. I wydaje mi się, że właśnie te powody no są wystarczające właśnie do tego, żeby o ile nie pokochać RS-a w 2016 roku, no to przynajmniej naprawdę znowu zacząć z wielką przyjemnością z niego korzystać. Jeżeli chodzi o tą sesję, to tyle. Teraz mamy jeszcze około 4 minut na pytania i odpowiedzi. Z tej strony chciałbym Wam podziękować. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania dodatkowe, na które nie zdążymy sobie odpowiedzieć, no to oczywiście będę dostępny podczas całej konferencji. Jeżeli będą dodatkowe pytania, zapraszam do zadawania je bezpośrednio na adres e-mail. Proszę również o głosy, które będą można, wykonać, gdzie można zagłosować zaraz po zakończeniu przy wyjściu. Teraz będzie czas na pytania. Ja natomiast z tej strony bardzo serdecznie dziękuję, że przyszliście na moją sesję. I życzę miłego korzystania z Reporting Services 2016.
16. Są jakieś dodatkowe pytania? Jest. Czy są jakieś usprawnienia przy manipulacji obiektami na portalu przez RSX-e? Obawiam się, że nie. Natomiast nie. Odpowiedź brzmi nie wiem. Trzeba sprawdzić, natomiast chyba nie. Tak? Wiesz, może tak jak można śledzić subskrypcje w tym logu znalazłem, tak samo można śledzić wykonania raportów z jakimi parametrami, z jakich użytkowników, bo z takim wymagają przypadkowiczki. Czyli po prostu każde uruchomienie raportu też może być... Z tego co widziałem, to każdego odpalenia nie można, natomiast tutaj teoretycznie moglibyśmy wykorzystać taki trik, bo z wykorzystaniem reporting services możemy nie tylko przeglądać dane, ale możemy robić inserta do bazy. Możemy zrobić podraport, możemy osadzić procedurę i tak naprawdę on przy odpaleniu będzie nam strzelał do bazy i zapisywał dane. Więc być może w takim przypadku byłoby możliwe to w ten sposób. Czyli zrobić podraport, który będzie kompletnie ukryty, natomiast będzie sprawdzał, kto odpala raport, z jakimi parametrami i gdzieś tam wsadzać to do bazy. Tak, więc trzeba, tworząc raport, taki workaround zaszyć, ale z pudełka Ewa, jest z pudełka. Jest? Okej. Okay. Przez 30 dni trzymamy. A, no to w takim razie nie to tylko... W bazach, report server. Mhm. No. O, okej, okay, super. Jakie jeszcze pytania? No to dobrze, odnośnie tych map, czy można już mapy offline'owo ładować, podkłady bitmapowe, czy nadal nie? Tutaj, jeżeli chodzi o mapy, obawiam się, że nie. Nie ma zmian. Tak, bo zmienię. A druga sprawa, czy poprawiono współpracę z językiem polskim? Te śrupy, co wyczyniało reporting services w tym momencie, gdy serwer był angielski, a stacja kliencka polska, no to wprowadzenie poprawnej daty, no to prawie była Ameryka. Czy to już poprawiono, czy to tak chodzi sobie tak, jak chodziło? Znowu odpowiedź mi nie wiem, ponieważ sam tego nie testowałem. No musielibyśmy po prostu jakiś realny przykład i poużywać tego reporting service do takich codziennych, do codziennych czynności. Natomiast odpowiedź mi nie wiem. Trzeba przetestować. Czy spolszczono w całości, czyli na przykład komunikaty błędów, typowy przykład, jeżeli nie ma domyślnego parametru, wartości parametru, czy są takie komunikaty po polsku? Tutaj też chyba nie było żadnych zmian. Obawiam się, że nie. Chciałem jeszcze o ten tryb embedded zapytać. Mm-hmm. Chciałem się po pierwsze upewnić, że głównie z wersji 2016 można zasilać kontrolkę definicją, jak gdyby nie korzystając z report serwera. Czy to tak działa, jak działało obecnie ten tryb standardowo, czy nie? Tak, no tutaj po prostu stało to... To, co zostało zmienione, to coś doszło, natomiast to, co było, nie zostało zmieniane. Przynajmniej taka jest z tego, z tym się spotkałem. Drugie pytanie o migrację raportów zdefiniowanych na przykład 2012 do 2013. Da się, migracja działa. Ale to jest jakiś migrator, jakieś narzędzie, tak? To znaczy migratora chyba nie ma, nie spotkałem się, natomiast można po prostu przenieść raport z jednego do drugiego. I tutaj definicja jest praktycznie bardzo podobna, więc nie ma. A sam projekt? Projektu całego nie. Jedną raport testowałem, działało, projektu nie. Ale wydaje mi się, że nie było zmian jakby definicji, więc będzie się dało. Gdyby się pojawiła zmiana definicji, to pewnie jakaś właśnie usługa do migracji byłaby przygotowana. Optymalizacja odnośnie silniku renderingu, coś zostało zmienione z wydajnością? Nie ma takiej oficjalnej informacji, więc... Musiał być ruszony, nie? Tak, natomiast ciężko powiedzieć. Dzięki bardzo.